Do minionej soboty koszykarze GTK Gliwice we własnej hali byli niepokonani. Wygrali wszystkie 5 spotkań i do meczu ze Śląskiem Wrocław przystępowali z nadzieją, że będą kontynuować tę dobrą passę. Do trzeciej kwarty włącznie wszystko wskazywało na to, że gliwiczanie odniosą 6. zwycięstwo, bo prowadzili 66-64. W czwartej kwarcie jednak nastąpiło załamanie. W tej części meczu górą byli wrocławianie, którzy odrobili straty z nawiązką, wygrywając w całym spotkaniu 91-85. Trener Matthias Zellner jako przyczynę porażki wskazał na zbyt niefrasobliwą grę w obronie jego podopiecznych. The problem is we didn't bring the energy that we need. We didn't bring the energy that we saw in Sopot game. I don't know if I ever see in my career like as a head coach that many 1-0 dunkings in one game. I mean it was unbelievable how many easy dunkings we allow them to make. And in this way you cannot win the game. You cannot. We score 85 points. I think we play. If you talk about offense, we on offense we play not bad. We fight. We go for second chances. We do all these little things that we don't do on defense. We don't have this defensive mindset. We are not fighting. Rozczarowania nie krył też Łukasz Diduszko, kapitan GTK. Chwalił jednak Śląsk za grę do samego końca. Śląsk walczył do końca, mimo że mieliśmy przewagę jeszcze w końcówce meczu, nie dobiliśmy tego zwycięstwa do końca. Natomiast mecz to nie rozgrywa się dwoma trzema akcjami, tylko przez cały mecz. Trochę weszliśmy źle w mecz, ponieważ daliśmy się otworzyć niektórym zawodnikom i już później poczuli się swobodnie, bo ciężko później ich zatrzymać. Walczyliśmy do końca, staraliśmy się, chcieliśmy wygrać, prowadziliśmy nawet w końcówce meczu. Szkoda tego meczu, zwłaszcza, że był w naszym najbardziej zasięgu. Mimo porażki koszykarze GTK z dorobkiem 16 punktów wciąż zajmują wysoką, bo piątą w tabeli lokatę. 8 listopada gliwiczanie zagrają na wyjeździe z Hydro Track Radom. Liczymy na dobry występ naszej drużyny.